Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy sobie o zaburzeniach barwnikowych skóry, a dokładniej mówiąc o studzie, albo melazmie, albo masce ciążowej. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak z nią walczyć, jak się jej pozbyć, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą tak naprawdę jest dowiedzenie się, czym jest ostuda i dlaczego ona się tworzy. Jest to rodzaj hiperpigmentacji, czyli schorzenie polegające na ogniskowym lub uogólnionym wzroście ilości melaniny, czyli barwnika naszej skóry. I teraz, najczęściej ostuda pojawia się na czole, na policzkach i w obrębie tutaj ust. Dlaczego? Dlatego jest właśnie tak bardzo irytująca, ponieważ wyjątkowo w obszarze ust może wyglądać trochę jak wąsik. Dlatego dużo pań się z tym zmaga i jest to jakby bardzo im to przeszkadza. Jeżeli chodzi o przyczyny, dlaczego pojawia się ostuda, możemy wyróżnić trzy główne przyczyny. Po pierwsze, genetyka. Czyli jeżeli ktoś w naszej rodzinie miał ostudę, to, że prawdopodobieństwo, że my będziemy mieć ostudę, jest dosyć duża. Druga rzecz jest poziom hormonów. Dlatego najczęściej kobiety w ciąży, kobiety dostają ostudę podczas ciąży lub podczas karmienia piersią, dlatego że następuje wtedy troszeczkę inny poziom hormonów w naszym organizmie, wiadomo. I druga rzecz jest w momencie, kiedy jesteśmy na antykoncepcji. Czyli podczas ciąży, karmienia piersią lub w momencie, kiedy jesteśmy na antykoncepcji, powinniśmy szczególnie uważać. Jeżeli w naszej rodzinie wystąpiła też wcześniej ostuda, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że u nas się pojawi. I trzecim czynnikiem, który powoduje tą ostudę również, jest oczywiście UV. Czyli mogą być dwie rodzaje ostudy. Ta, która jest łatwiejsza w leczeniu, czyli ostuda naskórkowa. Oczywiście wtedy ona jest w wierzchniej warstwie skóry, ona też szybciej znika. W momencie, kiedy na przykład odstawiamy dziecko od piersi albo przestajemy brać terapię antykoncepcję hormonalną, tutaj te hormony wracają do równowagi i wtedy rzeczywiście może być tak, że jakby nam ta ostuda troszeczkę zniknie. I druga część, drugi rodzaj ostudy, która jest tutaj o wiele, wiele cięższa do leczenia. Ostuda skórna, czyli w tych głębszych warstwach skóry. I tutaj rzeczywiście, jeżeli jesteśmy tymi nieszczęśliwymi posiadaczami tego rodzaju ostudy, będzie nam o wiele ciężej się jej pozbyć, o wiele dłużej nam to zajmie i będziemy musieli o wiele, wiele bardziej uważać na wszystko, co ewentualnie mogłoby tą ostudę nasilić. Trzeba pamiętać, że to nie jest tylko jakby chwilowe, że nam się ta ostuda pojawi, my potem będziemy nosić filtry, żeby ona wyblakła, ona wyblaknie i potem wracam z powrotem do wcześniejszych naszych przyzwyczajeń. Nie, bo jeżeli jesteście osobami, które mają skłonność do pojawienia się ostudy, to mimo tego, że na przykład już nie jesteście w ciąży albo już nie karmicie piersią, cokolwiek, trzeba pamiętać, że ta ostuda może zawsze do Was znowu się pojawić, może wrócić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą protekcję, jest to bardzo, bardzo ważne. Skoro wiemy już, co powoduje ostudę, to teraz możemy porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy z nią walczyć. I są cztery główne jakby podpunkty powodujące, że rzeczywiście ta ostuda może stać się mniejsza, możemy ją zwalczyć lub możemy jej przeciwdziałać. Po pierwsze, jest to promieniowanie UV. To i teraz pojawi się Wam taki schemacik, który ja narysowałam specjalnie dlatego, żeby ułatwić Wam przyswojenie tej wiedzy, żeby nie były to tylko suche fakty. Więc mamy naskórek, mamy skórę właściwą, naczynia krwionośne oraz komórki produkujące melanin. Pierwsze, blokujemy promienie UV. Czyli tutaj filtry. Nakładamy filtry codziennie, nawet zimą, nawet wtedy, kiedy idziemy do sklepu, tudzież kiedy idziemy na spacer, bo promieniowanie UV tak naprawdę atakuje nas nie tylko w momencie, kiedy wychodzimy na plażę lub kiedy idziemy na basen, ale też w takich momentach, jak właśnie siedzimy sobie w biurze lub nawet kiedy już jest pochmurna pogoda, kiedy już jest zima, jest pochmurna pogoda, to wtedy również jesteśmy narażone na ekspozycję na to promieniowanie, które może spowodować, że rzeczywiście te przebarwienia się nam pojawią. Więc pierwsza rzecz to są filtry oraz w momencie, kiedy jedziemy na wakacje, gdzie rzeczywiście tutaj to słońce jest o bardzo dużym natężeniu, pamiętajmy o kapeluszach z dużym rondem, tudzież jakichś czapkach z daszkiem lub czymkolwiek, co może spowodować, że rzeczywiście ta twarz będzie osłonięta od promieni. Drugim krokiem, tak naprawdę, który nam może pomóc tutaj w walce z ostudą, jest oczywiście złuszczanie.
Dlaczego stłuszczanie? Dlatego, że dzięki temu możemy spowodować, że te komórki, które są w naszym naskórku, w momencie kiedy jest to ostuda naskórkowa, tutaj jakby ta sytuacja jest o wiele łatwiejsza, w momencie kiedy jest to ostuda naskórkowa, tutaj te komórki wszystkie muszą ulec nam złuszczeniu. Czyli wszystko to, co nam przyspieszy produkcję komórek, co nam przyspieszy złuszczanie, czyli L-retinol, witamina A, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwasy, alfa-hydroksykwasy, kwas azelainowy, glikolowy, kwas TCA bardzo fajnie działa, ale w niskich stężeniach. Peeling Jessnera również. Tutaj jeżeli chodzi o Jessnera, to jest dosyć mocny peeling, więc tu też często wykonuje to lekarz, ale jak najbardziej może bardzo fajnie pomóc. Czyli złuszczanie. Witamina C, czyli zawsze, to akurat nie muszę mówić, że zawsze, kiedy zmagamy się z przebarwieniami, czy to jest hiperpigmentacja, czy na przykład przebarwienia potrądzikowe, zawsze używam witaminy C, bo to jest tak naprawdę najlepszy środek i na przebarwienia, i na produkcję kolagenu w skórze. To jest druga. Trzecim krokiem, który może nam pomóc, jest zablokowanie, spowodowanie spadku aktywności melanocytów. I tutaj najbardziej działają inhibitory syntezy melaniny, czyli substancji, które mają nam spowodować, że tej melaniny po prostu w skórze pojawi się mniej. Czyli blokujemy melanocyt, żeby tej melaniny nam nie wypuszczał. I tutaj najlepszy jest hydrochinon. Jest to substancja, która jest często stosowana w kremach, które mają nam pomóc z przebarwieniami. Z tym, że tą substancję stosujemy od 3 do 6 miesięcy i jesienią i zimą. Nie jest to substancja, która może nas pomagać cały rok. Dlatego ważne jest, żeby wprowadzić wszystkie 3 kroki UV, żeby złuszczać skórę odpowiednio i żeby blokować aktywność melanocytów, i tutaj rzeczywiście jest ten hydrochinon. Jakie kremy? Może ten film będzie trochę taki chaotyczny, ale nie jest to proste przekazać tą całą wiedzę w kilka minut. Jeżeli chodzi o kremy, które mogą Wam bardzo fajnie pomóc i które zawierają bardzo często hydrochinon, zawierają retinol, zawierają witaminę C, ja znam takie 2 fajne kremy, które rzeczywiście bardzo dobrze działają, bardzo dobrze, więc jeżeli się zmagacie z przebarwieniami na różnym tle, nie tylko ostuda, ale ogólnie z różnego rodzaju przebarwieniami, zaburzeniami barwnikowymi skóry, to polecam Melader i Mela Krem. Są 2, podlinkuję je na dole, albo tutaj się gdzieś pojawi obrazek. Meladerm i Mela Krem. Są to 2 substancje, 2 kremy, które naprawdę nam bardzo, bardzo fajnie działają, jeżeli chodzi o to. Terapia laserowa. Czyli to jest kolejna rzecz, która może nam spowodować, że ta aktywność melanocytów spadnie. I teraz jeżeli chodzi o rodzaje laserów, które mogą pomóc. Z zabiegami na przebarwienia jest tak, że im robimy to agresywniej, tym może być gorzej. Dlatego tutaj nie wszystkie zabiegi będą odpowiednie, jeżeli chodzi o przebarwienia. Jeżeli chodzi o laser, frakcyjny laser na takich niskich parametrach może bardzo fajne efekty dać. Laser pikosekundowy może bardzo fajnie zadziałać. Laser, jeżeli chodzi o żółte światło lasera, bardzo fajnie działa. Dlaczego? Dlatego, że działa na naczynia krwionośne, które są położone pod komórkami produkującymi melaninę, przez co może zmniejszyć unaczynienie i co za tym idzie, nie chcę użyć słowa przez to znowu, co za tym idzie, nasza komórka, która produkuje nam melaninę, po prostu jej aktywność spada. Więc tutaj frakcyjny o niskich parametrach, tak jak mówiłam, pikosekundowy laser, żółte światło lasera, stosuje się ogólnie dwie długości fali, czyli w długość fali 5-3-2 w momencie, kiedy mamy przebarwienia naskórkowe, i 1-0-6-4 w momencie, kiedy tutaj już mamy bardziej tą ostudę skórną, z którą jest ciężej się zmagać, i wtedy ta wiązka lasera dochodzi nam troszeczkę dalej. Nie chodźcie na IPL. IPL jedyne, co może zrobić, to jeszcze zaognić, pogorszyć, więc totalnie nie. Jeśli chodzi o sesje laserowe, tutaj zalecane są około 5 sesji co 2 tygodnie, tak żeby rzeczywiście ten efekt był fajny. Jeżeli naprawdę macie mocną ostudę, taką skórną, bardzo ciemną, bardzo ciężką do walki, to tutaj niestety ten laser praktycznie może być
niezbędny. I czwartym krokiem to jest właśnie działanie na naczynia krwionośne, które są w obrębie, w skórze, w obrębie tych zmian naszych barwnikowych. I tutaj czasami, nie jest to aż tak popularne, ale czasami lekarze przepisują taką substancję, która ma nam zmniejszyć unaczynienie, przez to rzeczywiście te komórki będą mniej wyrzucały tej melaniny, będą mniej aktywne. Więc to jest druga, czwarta, przepraszam, to już jest czwarta rzecz. Więc jeżeli chodzi, podsumowując sobie, jeżeli chodzi o jak walczyć z ostudą, po pierwsze, protekcja, blokujemy UV, po drugie, złuszczamy na skórek, jeżeli mamy już ostudę, blokujemy melanocyty przez inhibitory PIA. I jeżeli naprawdę, naprawdę już jest to ciężki stan ostudy i chcemy się bardzo jej pozbyć, no to jeszcze możemy zapytać lekarza o jakby substancję, która nam będzie troszeczkę tą... te naczynia krwionośne wokół naszych przebarwień blokować, czyli zmniejszać unaczynienie rzeczywiście, żeby te komórki praktycznie w ogóle nam tej melaniny nie wyrzucały. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w czwartek.